No, z pewnością z taką koparką prace nad ratuszem w moim lego miasteczku będą postępować znacznie szybciej. Halo, halo! Proszę do mnie nie dzwonić. Albo i nie. Ciężko stwierdzić. W każdym razie ta żółta koparka ma 633 klocki. Cena katalogowa 250 zł bez grosza na luzie pewnie da radę znaleźć za około 200. Mocno mi to przypomina zestaw z Lego Technik. Wiecie, który 42121. No, to jest pierwszy raz taka naprawdę porządna kopara. Z tego co kojarzę jest również żuraw, więc to Lego City solidnie się rozwija. Ok, Ej, hey, lećmy, sprawdźmy. Trzy minifigurki, na dodatek jedna z nich ma plan budowy. I wiecie, co tutaj konstruują? A? lodziarnie. Fajny smaczek. Lecimy. Jest tutaj specjalne ramię z wysięgnikiem oraz siłownikami. Jest łyżka, no wszystko mi się tutaj zgadza. Może poza tymi barierkami, a zdecydowanie wolę, kiedy to są dedykowane elementy, a nie jakieś składaki. W każdym razie, no to nam raczej nie przeszkodzi w odbiorze. Już się dostajemy do środka. Na pewno plusik za to, że da radę zajrzeć do silnika, no i na tym podwoziu możemy właściwie wykonać pełen obrót, tak jak w prawdziwych koparkach. <grytania> Nazwa tego zestawu to żółta koparka. To chyba dlatego, żeby nie myliło się z innymi pozycjami w katalogu. No bo przecież chyba inna koparka nadal jest dostępna. Tutaj mamy te stosunkowo niewielkie gąsienice, te takie ogniwa. Okej. Okay. No i nadzwyczaj dużo worków z klockami, bo aż liczymy do, zdaje się, piątki. Dobrze myślę, czy jest nawet szóstka. Nie. Nie, no słuchajcie, tutaj była na wierzchu, więc nie przyuważyłem. Tak, tak, sześć worków z klockami, i tutaj, mimo że to jest nowy zestaw, nie mamy żadnych takich worków papierowych, tylko transparentne foliowe. O, podoba mi się ta logówka ze słonikiem, jak najbardziej. No i zerknijmy na instrukcję, czy mamy prezentację innych zestawów, bo to również jest interesujące. Nie tylko te gętkie fleksy. No, sprawdźmy. O, wreszcie! Jest laweta, jest żuraw, o którym wspominałem, oraz taki turystyczny autobus. I to właściwie tyle, czyli nie zaprezentowano nam chociażby tej serii dżunglowej, ani nawet portu. Wielka szkoda. No to co, idę budować dzisiaj bez speedbuildu, ale zaczniemy od obrotu tej przepięknej maszyny budowlanej. Wprawdzie model nie jest aż tak kosmicznych rozmiarów jak niektóry bardzo profesjonalny sprzęt budowlany, no ale i tak budowałem mniej więcej godzinę. Chociażby przez te ogniwa gąsienic musimy połączyć 82 sztuki. Tutaj na tyle strasznie mi się podobają te kształty. Budujemy dużo techniką typu snot, no i za chwilę będziemy się temu przyglądać. W przeciwieństwie do większości twórców, staram się przygotowywać do tych filmów i tak przyglądam się przeszłości, co to tam mieliśmy w tematyce koparek, i idę wstecz, idę wstecz, kolejne lata, może rok 2005? To był mocny sprzęt, <noise> może na przykład LEGO Duplo Bob Budowniczy przyniosło nam coś ciekawego w tej tematyce, ale tak naprawdę to ja lepszej koparki nie pamiętam i tak się zastanawiam, jaka tu będzie nota końcowa. Chociażby wczoraj nagrałem recenzję helikoptera i goryli, właściwie nie ma się tam do czego również przyczepić, widziałem wiele atutów i plusów, a niektórzy widzowie napisali 4 na 10, więc czy ja nie umiem oceniać? Czy może po prostu każdy ma swoją subiektywną miarkę? Napiszcie proszę w komentarzach, jak oceniacie ten model, chociaż może najpierw się nim trochę pobawimy, sprawdzimy zakresy ruchów i tak dalej. 24 cm wysokości, 35 cm długości i mniej więcej 12 cm szerokości. Oczywiście ja podaję te wymiary na maksymalnym rozciągnięciu. Kiedy wiecie, wyciągniemy te ramiona i tak dalej. Tutaj, nawet ten szrot, ten gruz wypada nieźle, bo na przykład można sobie zrobić z tych ćwiartek jakąś niewielką kopułę i bardzo dobrze. Mamy trzy cegiełki w nietypowym kolorze oraz cztery takie szare sloupy. Początkowo kręciłem nosem, że te płotki takie wiecie, z małych elementów, ale z drugiej strony daje to większe możliwości niż na przykład takie oldschoolowe, w moim przypadku już pożółkłe płotki. Okej, okay, przejdźmy do detali, poruszajmy trochę tą koparką. Niektóre elementy, o na przykład te gniazda na ramieniu, one mogą się mniej podobać. Ale w sumie ten sprzęt ma działać, a niekoniecznie wszystko musi być cacy. To nie łąka pełna kwiatów. Wszystkie zbędne rzeczy na razie odrzuciłem na bok i sprawdźmy, czy tutaj faktycznie mamy zakres ruchu 360 stopni. Wiem, wygląda to nieco pokracznie, ale musimy to przetestować. Jak najbardziej, no i zerknijcie, tutaj możemy ze środka wyciągnąć naprawdę potężny silnik, ależ to jest dopracowane. Podobają mi się te kształty, znane chociażby z jakichś takich modeli Lego technik, ale gdzie nie gdzie, o na przykład tutaj przy gąsienicach, jeszcze to bym pozasłaniał, a spróbujmy tak w czasie rzeczywistym. Jeszcze nieco to odstudować, cyk, i chyba po boku może to wyglądać delikatnie lepiej. O, tak samo po tej stronie zaglądamy do szoferki operatora i co tam w środku? Są joysticki. Tutaj z tyłu, no ponownie, mamy jakieś takie niezasłonięte study. Ja bym to zrobił o, takim grillem. Taką kratką, już, 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 spokojnie, zakładamy hełm. No i co dalej? Co dalej? Na pewno podoba mi się ogólny wygląd tego wszystkiego. Jest kilka światełek. Tutaj, niestety, no, niczym nie poruszamy. To zawsze trzeba w ten sposób chwycić, a to wielka szkoda. Natomiast, jeżeli chodzi o wytrzymałość tego podwozia, na które nasuwamy całą głowicę, no to to przygotowano nieźle. Wszystko jest tutaj gładkie. Dobrze się ślizga i o to przecież chodzi, żeby Lego City było bawialne. Po tej stronie może delikatnie gorzej się to prezentuje, ale też tak jak mówię, to nie zawsze musi być idealne. Nie na każdym odcinku. No i tutaj pracują te siłowniki. Poczekajcie, może z tej strony będzie to lepiej widoczne. Cyk, no przecież fantastycznie to wszystko śmiga. A sprawdźmy, czy ten gruz mógłby być tak skutecznie zbierany. No tutaj raczej również musimy sobie nieco pomóc ręką, ale tak no to bardzo fajnie da radę się tym pobawić. Jeszcze mam dwa grille, które ewentualnie byłyby do przyczepienia w tym miejscu. No przydałyby się chyba takie żółte, ale pomarańczowe też mogą być. No i co? Jest to chyba przyjemne. Kiedy ten model podniesiemy, to jakby gąsienice trochę odstają. Może jedno mniej ogniwo byłoby lepsze, ale z drugiej strony chyba aż tak przyjemnie by wtedy to nie jeździło. No nie wiem, tutaj mam mętlik w głowie. Też szczerze mówiąc, w mojej kolekcji nie ma aż tak dużo różnego typu koparek. Natomiast jeżeli chodzi o sam dół, no tutaj mamy kolorystycznie dużo niespójności, ale właściwie tego nie widać, więc nie ma co się czepiać. O, a przeszkadzają wam te gniazda po boku? Mi nie bardzo, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś chciałby mieć to powiedzmy wygładzone, tak jak na tym odcinku. No i podoba mi się ten patent ze słonikiem. Świetnie to wszystko hula. Mamy jakieś wywietrzniki, dużo wentylacji. W ogóle ten kształt, no to jest po prostu rewelacyjne. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy tylko ja zachwycam się byle czym? Ale, 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 jeszcze dwie sprawy. Tutaj przy tych drabinkach po boku mamy nadruki ostrzegawcze. Dlaczego na płytkach 1 na 1 Nie mam pojęcia. No być może w innych setach to występuje i na taśmie produkcyjnej zrobili od razu dla kilku setów. Podobają mi się również te przewody. Ładnie to dopełnia jakby realizmu tej maszyny, bo ona tak naprawdę no wydaje się realna, chociaż przykładając do jakichś pojazdów z LEGO City jest to naprawdę wielkie bydle. No taki słoń wśród pojazdów. O słoń, no to by się zgadzało po minifigurkach w zestawach z placem budowy nie ma co się spodziewać cudów. I na przykład ten pan inżynier mocno trąci myszką. Jakby był wyciągnięty z zestawu z lat 2010. Może 2012. No na pewno kojarzycie ten tors. Co prawda elegancki, może to się przydać, no ale tutaj najlepszym elementem jest oczywiście ten ściągnięty z deski kreślarskiej plan biało-niebieski. Ależ to jest fajne. Żadna naklejka, nadruk. No i dalej mamy siłę roboczą zerknijcie to są chyba nowe ogrodniczki okej okay, tutaj z tyłu może jakby ten szary zbyt mocno prześwituje no widzimy tam nieco pomarańczowego ale z drugiej strony jakieś zapinki jakieś elementy powiedziałbym odblaskowe to jak najbardziej robi robotę, no tutaj nie ma się do czego przyczepić, na dodatek mamy alternatywę w postaci fryzur, przynajmniej dla dwóch minifigurek, choć to wszystko da radę pomiksować. Jestem zadowolony, nic specjalnego, ale akceptuję. Może, żeby jeszcze zwiększyć bawialność oraz funkcjonalność tego zestawu, oprócz łyżki dodałbym jakiś podbierak, chwytak, wiecie, jako zamienny element na toramie, ale tak naprawdę tutaj właściwie wszystko mi się podoba. Poprawiliśmy tylko detale. No można się tam jeszcze przyczepić, że chociażby tutaj widzimy jakieś klocuchy typu technik, ale też bez przesady. To jest w końcu zabawka głównie dla dzieciaków tym jest seria LEGO City. Moja nota końcowa 9 na 10. A tutaj jeszcze widzicie klocki zapasowe. Jest nadruk, jest. Także jestem zadowolony. No i trochę się zastanawiam, bo ostatnio mamy sporo tej serii budowlanej. Pamiętam jeszcze całkiem niedawno wyszedł żuraw, taki mniejszy, bardziej niebieski. No a teraz dostajemy kolejnego, dużo większego i podobnie jest z koparką, a także na przykład walcem, chociaż on długo, długo nie występował dlaczego nie robię jakichś tam odstępów czasowych, no bo wtedy bylibyśmy bardziej wygłodniali o właśnie takich maszyn budowlanych. Piszcie w komentarzach wasze opinie, odczucia, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. A teraz recenzji nowości będzie masa.